Polska Szkoła Bramkarzy, czyli nowy cykl tvpsport.pl poświęcony właśnie polskim bramkarzom, zawitał dzisiaj do Łodzi, konkretnie do serca Łodzi, na stadion przy ulicy, przy Alei Józefa Piłsudskiego 138. Jak już pewnie możecie się domyślić, naszym gościem będzie właśnie bramkarz Widzewa Łódź. Zatem poznajmy go. Imię i nazwisko. Cześć, witam serdecznie, Patryk Wolański. Wzrost? 189. Pierwszy klub? Unia Tarnów wychowawcie, jako w sumie młodzieżowiec, później do UKS-u SMS, jako już junior, też młodszy, ale w wieku 15 lat do Łodzi przyjechałem. Ulubiony klub? Widzew Łódź. Twój bramkarski wzór? Iker Casillas. Dlaczego? Może dlatego, że zawsze od małego byłem kibicem Real Madryt, bo dostałem koszulkę nie bramkarską, ale koszulkę Roberto Carlosa z trójką i tak gdzieś się już ten śledziłem od małego ten klub i gdzieś tam ten finał słynny z Bayernem Leverkusen 2-1, jak Iker Casillas wskoczył do bramki, no i wtedy zakochałem się i tak śledziłem go i zawsze potem nawet próbowałem naśladować, tym bardziej mam mniej więcej podobne parametry do niego i zawsze gdzieś tam technikę mogłem porównać do niego, bo nie jestem wysoki i wysokim bramkarzem, tylko raczej muszę pracować szybko na nogach. Pamiętasz jakiś pierwszy mecz, który swojej drużynie ewidentnie tak wyratowałeś, wybroniłeś? Nie pamiętam takich słynnych meczy się raczej nie pamięta, raczej zawsze w pamięci zostają te gorsze mecze. No to właśnie, to teraz zapytam z drugiej strony, czy taki pierwszy mecz, który ci przychodzi do głowy, że coś tam się zawaliło? Nie, no chyba największy mankament i taki błąd w mojej karierze, który się przydarzył, no to właśnie tutaj w Widzewie w trzeciej lidze w Elblągu, gdzie w 90 minucie zawahałem się z wyrzutem piłki i chciałem ją wstrzymać w ostatnim momencie i piłka mi upadła i ją podniosłem jeszcze raz i sędzia gwiznął pośredni, my się kłóciliśmy z sędzią, a goście podbiegli, wytargali piłkę, położyli i strzelili nam bramkę w 90 minucie, więc jest to trochę mankament, ale takich drażących błędów nigdy nie popełniłem, żebym mógł pamiętać o jakimś, że wypadła mi z rąk, czy wpadłem do bramki, czy zagrałem do pustej bramki jakiemuś napastnikowi, to raczej nigdy mi się nie zdarzyło. Okej, jaka jest twoja najmocniejsza strona? Myślę, że gra na linii jest, tu się czuję najlepiej i zdecydowanie to. A najsłabsza? Zdecydowanie chyba gra na przedpolu, bo brakuje mi tych centymetrów i może dlatego, że strasznie dużo ludzi o tym gada, że jest to mój mankament, to cały czas wmawiam sobie może, że to jest mój mankament i przez to czuję się mocny w tym, tak? No ale z tego, co rozmawiałem z trenerami bramkarzy, to po prostu jestem rozważny w tym, co robię, że nie wychodzę na pałę, bo nie mam warunków do tego, żeby się pakować przy wysokich obrońcach, tylko wolę zostać na piątym metrze, na linii, gdzie jestem mega mocny i zawsze jestem w stanie to zareagować, tak? Nigdy nie wychodzę, nie minąłem się z piłką, bo nie robię tego ryzyka, tak? Że wyjdę i albo ją uderzę piąchą, albo ją złapię. Albo będzie jakiś mega błąd, bo mnie ktoś wyprzedzi. No, nigdy do takiego rzeczy nie doprowadzam, po prostu gram rozważnie w tym punkcie. Najlepszy polski bramkarz, twoim zdaniem? No jest teraz taki dylemat, bo wszyscy o tym gadają, że czy Szczęsny, czy Fabiański. Są moim zdaniem obydwoje na równym poziomie, tylko jeden ma jeden atut, drugi ma swój atut. No, ale ciężko mi powiedzieć, który jest lepszy z nich, ale lubię bardziej Fabiańskiego. Najlepszy trener bramkarzy, z jakim pracowałeś? Andrzej Woźniak. Coś więcej opowiedz o współpracy z nim? Myślę, że wspaniały człowiek. Jako trener no to już fachowiec na najwyższym poziomie. Teraz widać, że zasłużenie w reprezentacji. Ale ja jako człowiek, jako osoba w szatni, dająca dobrą energię i umiejąca rozmawiać z ludźmi i z bramkarzami potrafi najbardziej pracować chyba tym, że też daje, potrafi rozmawiać, jest takim psychologiem w tym, co robi. Najlepszy napastnik, z jakim się mierzyłeś? Rasmus Duncan. Jest taki zawodnik w Danii, który długo był napastnikiem w Midtjyllandzie i na treningach często się z nim mierzyłem. I naprawdę no, ciężko było, że na treningu strzeleckim złapał mu piłkę. Jakieś takie najdziwniejsze zajęcia, które kiedyś ci zaaplikował jakiś trener bramkarzy, które wspominasz? W świętej pamięci Czekanowski, to jest trener, który w Tarnowie nas wychowywał. Bardzo stara szkoła. Pamiętam to jak dziś. Mieliśmy przewroty przez całą długość boiska, że był przewrót.
położenie się do piłki, przewrót, położenie się do piłki, więc jak już dochodziłeś do połowy, to już nie wiedziałeś, gdzie jesteś, bo już ci się tak kręciło w głowie, a on stał i dalej, do połowy chociaż. No to był mankament albo skok przez skrzynię, które to jest teraz bardzo stare, no to też jest stara szkoła, której się teraz nie użyci, bo przez to, że tą skok skrzynią do piłki, no to nogi miałeś wyżej niż ciało i trochę się to nie sprawdzało, bo tak jakby... Nie ma takich sytuacji. Sytuacji meczu, no ale... ale było to ciekawe doświadczenie. Co jest najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze w byciu bramkarzem? No najprzyjemniejsze jest wybronić karnego na pewno w końcówce meczu przy wyniku 1-2-0, ponieważ wtedy jedynie jesteś w stanie zostać bohaterem, bo wybronisz 5 sytuacji w meczu, a jakiś napastnik z twojej drużyny strzeli bramkę w 80 minucie i tak on jest bohaterem. Nikt nie pamięta o twoich 5 interwencjach wspaniałych, tylko raczej każdy nie nosi na rękach tego napastnika. Więc na pewno karny w końcówce to jest najlepsze uczucie. No to teraz 3 podstawowe cechy dobrego bramkarza, które ci pierwsze przychodzą do głowy. No na pewno to jest spokój, doświadczenie i ciężka praca i pokora, no. Bramkarskie przesądy, masz jakiś taki, czy znasz jakieś oryginalne, nietypowe? Znaczy mam na pewno swój, albo chyba jak każdy, że nie pozwalam sobie zakładać swoich rękawiczek meczowych nikomu. Mam swój taki, że przed każdym wyjściem na boisko wychodzę z drużyną, to skaczę, podciągając kolana do klatki piersiowej. Kiedyś miałem dużo jeszcze większych, ale stwierdziłem, że to jest bardzo złudne, bo za chwilę zakładałem rękawiczki przez 3 mecze, które miałem na zero z tyłu, za chwilę puściłem ramkę, no to je wyrzucałem. No dużo było takich rzeczy, które pilnowałem, ale jakichś takich wielkich to chyba nie. Czego nauczył Cię czas spędzony w Danii pod względem właśnie bramkarskim? Czy nie wiem? Nie, na pewno przestałem być spektakularny, taki, że do łatwych piłek potrafiłem się rzucać, tylko dużo pracuję na nogach, że wystać dużo, trzymać ręce z przodu. Bardzo dużo polskich bramkarzy ma ten nawyk, że przy każdej interwencji wyrzuca ręce do tyłu, żeby nadać sobie niby pęd. Ale traci tym co najmniej milisekundy traci, żeby każdy strzał, wystarczy rękę wysunąć blisko i jesteś. A dużo bramkarzy ma ten naskok i przy tym naskoku też traci czas, zamiast stać i w tym momencie dopiero dynamit. I często bardzo dużo też trener pracował z nami, żeby przy interwencji wyprowadzić pół metra nogę, to znaczy kawałek nogę przed siebie po skosie, w którą idziesz i zaatakować do przodu, bo to powoduje, że nie z miejsca idziesz do tyłu, tylko wydłużasz swoją interwencję przez krok do malutki kroczek do przodu i zaatakujesz piłkę, więc jesteś w stanie o pół metra wydłużyć swoją interwencję. Ciekawe. Uwagi, zwłaszcza dla młodych adeptów, którzy będą mogli to bardzo oglądać. Bardzo łatwe ćwiczenie jest położyć sobie przed tyczkę przed sobą i po prostu jak jest uderzenie w tą stronę, to wysunąć nogę przed tą tyczkę i z niej się wybić, tak? I to powoduje, że atakujemy piłkę i przez to nasza interwencja też jest do przodu, a nie wstecz, tak jak dużo bramkarzy też ze starej szkoły ma, ponieważ tak jak teraz mój trener zauważył, że mnóstwo trenerów na rozgrzewce nawet popełnia największy błąd świata. Rozgrzewają, siadasz i rzucasz piłki na boki i bramkarze przez to cofają się na plecy, odrzucają, cofają się na plecy, odrzucają. Przez to masz nawyk, że się kładziesz do tyłu. Tak? To jest bardzo zły nawyk. No, my musimy atakować piłkę, przez co zmniejszamy światło bramkę. No, światło, zmniejszamy bramkę, tak? A są jakieś istotne różnice, które da się zauważyć w grze bramkarza w Danii, a w Polsce? Ciężko mi powiedzieć, bo akurat... Dużo tam nie grałem. Trochę tam w 3 klubach byłem, więc paru bramkarzy widziałem. Ale uważam, że Duńczycy jako Duńczycy, no to nie byli jacyś mega dobrzy bramkarze, dlatego ja w klubie nie miałem Duńczyków, tylko miałem Szweda i Andersena, który wrócił z Anglii, który jest Duńczykiem, ale od małego był w Anglii i wrócił do Midtjyllandu, tak? Więc ciężko mi też pod tym względem coś ocenić jej szkołę, bo też nie byłem zadowolony z tej szkoły, bo narzucali mi rzeczy, których ciężko mi było zmienić, tak? To wtedy mi się to bardzo nie podobało, bo jak ma się 22 lata, no to już ciężko coś zmienić, można korygować, ale nie wymuszać zmiany, tak? Że nawyki, gdzie ja mam piłkę po ziemi i ja lubię się zabezpieczyć kolanem, a tam każą bez szeroko nogi i masz złapać piłkę, no to przy każdej cięższej piłce no narażasz się na ryzyko, że ta piłka przejdzie między nogami. Przeleci, tak? Między nogami. Ciekawe. Żałujesz czegoś w swojej karierze?
Żałuję wyjazdu do Danii. Żałuję do wyjazdu do Danii, ponieważ pojechałem tam z urazem, który się nabawiłem już tutaj, no ale tutaj nie dogadałem się na kontrakt, musiałem się na to zgodzić, żeby tam pojechać i czas się uciekał, bo ja w ostatnim dniu okienka transferowego dopiąłem tam transfer. Tak to bym pewnie został z niczym, bo tu bym był, miałbym pół roku kontraktu w pierwszej lidze i nie pozwolili mi tu grać w pierwszym meczu w Katowicach, bo tak działają polskie kluby niestety, że jak nie chcesz podpisać kontraktu, no to siedzisz na ławce. I od razu bym zmarnował pół roku, gdzie miałem super moment, to wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Żałuję, bo po prostu chyba gdybym został w Polsce, to myślę, że 2-3 miesiące bym poleczył kontuzję, bym walczył gdzieś w jakimś klubie o miejsce w składzie. Pojechałem tam, poszedłem na wypożyczenie od razu, zagrałem 14 spotkań, zaraz operacja kolana, pół roku, rehabilitacja, no i przedłużało się, łapała mnie też deprecha trochę, bo byłem cały czas sam w tym kraju. Bym pojechał, czas na wyjazd za granicę jest fajny, jeśli ma się z kim pojechać, z rodziną. A ja pojechałem kompletnie sam, w obcy mi teren, ciężki teren, bo Dania nie jest łatwym terenem, ogólnie Skandynawia nie jest chyba łatwym terenem dla tam młodych zawodników, żeby wyjechali samotnie, bo jest ponura troszeczkę moim zdaniem i język jest bardzo ciężki, żeby się nauczyć, a ja też angielski dopiero po pół roku tak komunikatywnie zgadałem, że z każdym mogłem się dogadać. Na koniec, bramkarz musi mieć nierówno pod sufitem, czy to jest głupi przesąd? Nie, to jest stereotyp. Myślę, że to jest stereotyp, bo kiedyś to byłoby, że bramkarz musi być wariat, bo bramkarz musi się rzucić do każdej piłki. To jest nasz zawód i każdy bramkarz teraz już rzuci się pod te nogi, nie będzie się wahał, a teraz bramkarz musi być mega inteligentny, mega spokojny, poukładany i musi ciężko pracować nad wieloma rzeczami. My nie musimy teraz tylko złapać piłkę i kopnąć i jeszcze czasami coś odbić przed siebie. Teraz musimy czytać grę, musimy grać nogami, musimy wyjść na przedpole. Tak naprawdę wszystko musimy już teraz, tak? My nawet jak trzeba, to podbiegniemy i rzucimy aut w danym momencie, tak? A to nie jest nasze zadanie. Zawodnik z pola no, ma tak naprawdę pobiec, kopnąć piłkę. Nie musi się rzucić, nie musi złapać piłki, a my musimy kopnąć, złapać, rzucić ręką i być jeszcze w tym, w 100% pewni, co zrobimy, bo jeśli popełnimy jeden błąd, to się odbija to na naszej karierze. A zawodnik z pola, jak popełni jeden błąd, to jeszcze za nim jest co najmniej z 4-5 zawodników, którzy mogą naprawić ten błąd. Czyli jednym słowem, młodzi kibice, nie idźcie na bramkę. Nie, jest to super pozycja, tylko trzeba naprawdę liczyć wyjątkowa i trzeba naprawdę się zakochać w tym i wierzyć w to, że ciężką pracą ja dojdę do tego. Mam tutaj przykład teraz Kubę Mikołajczaka, którego mam w szatni, który przychodził tutaj do klubu i każdy patrzył na niego i mówi, on nie umie grać w piłkę, mówisz, to nie jest chłopak do bramki, co on tu robi? I chłopak naprawdę w półtorej roku zrobił taki skok, że ja wiem, że on niedługo będzie grał w piłkę na wyższym poziomie niż teraz się tam w rezerwach ogrywa, bo ciężko pracuje i to widać, że mimo tego, że się śmieją czasami, że coś zawali, że się nabijają, że źle, że ma technikę złą, że to, a on z każdym miesiącem jest coraz lepszy, bo wierzy w to. On wierzy w to, ciężko pracuje każdego dnia i chwalę go za to, że jest kim jest i życzę mu jak najlepiej.